Znaczy, przede wszystkim trzeba pisać czy nagrywać wideo na te tematy, które rzeczywiście interesują grupę docelową. I to jest absolutna podstawa. Tak? Druga rzecz to jest wytrwałość, dlatego że budowanie społeczności i budowanie zaufania do treści, które firma przekazuje w internecie, trwa po prostu. Także to się nie wydarzy od razu, to nie jest praca na miesiąc, dwa, trzy, to jest praca na lata. Co pokazują przykłady tych blogów firmowych, które odniosły sukces, które mają zasięgi w internecie po kilkaset tysięcy użytkowników. I to jest po prostu wytrwałość. Trzecia rada tak naprawdę to jest budowanie odpowiedniego zespołu, który jest zdolny do tworzenia tych treści, tak? Do tego, że to jest pewien zespół cech, kompetencji, taki na przykład jak wytrwałość, ale też wielu innych, znajomości branży, znajomości potrzeb klienta, dlatego że blogi nie są pisane przez firmy, tylko przez ludzi w tych firmach. I to jest kluczowe, znalezienie odpowiedniego zespołu. Czasami to też zajmuje czas, ale bez tych ludzi, którzy rzeczywiście będą żyli tym blogiem i będą w imieniu firmy się komunikować, jest trudno tego bloga zrobić.